Nietoperze. Tajemnicze? Groźne? Czy może bezbronne i pożyteczne? Jak to z nimi jest tak naprawdę? Dlaczego tak wielu ludzi wzdryga się na ich widok? Czy jest się czego bać? Razem ze mną swoją nieufność do tych niezwykłych zwierząt starała się pokonać dziennikarka Beata Tadla. Naszą przygodę z tymi jedynymi latającymi ssakami rozpoczęliśmy w starych poniemieckich bunkrach w Strzalinach. Tam właśnie, dzięki wspólnej inicjatywie samorządu, nadleśnictwa, naukowców i pasjonatów historii, utworzono rezerwat, by chronić jedno z największych w Polsce zimowisk nietoperzy. Opiekują się nim leśnicy z nadleśnictwa Tuczno. W podziemnych korytarzach, które znajdują się w ruinach tychże fortyfikacji, ze względu na bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o ciemność, temperaturę, spokój, wilgotność, znalazły swoje miejsce zimowania nietoperze. Czy to jest właśnie tutaj? Tak, właśnie jesteśmy przed wejściem do głównego bunkra. Czy te nietoperze mają w środku spokój? Tak, teraz mają spokój, mogę to powiedzieć z całą świadomością, ale nie zawsze tak było. Kilka lat temu było troszkę inaczej. Kto im tam przeszkadza? Przede wszystkim ludzie. Dopóki nie było tutaj rezerwatu, bardzo często wchodzili ludzie w celach innych niż związanych z ochroną przyrody. A, czyli po prostu obcinali te wszystkie pręty na złom, jak się domyśla. Na przykład pozyskiwali złom, śmiecili, rozpalali ogniska, co bardzo niestety źle wpływało na zimowisko nietoperzy. Czy mi to nie spadnie na głowę? No, gwarancji, Beatko, nie ma. Ale chyba solidna niemiecka robota. Uważaj, Grzesiu, na pręty, wiesz, bo ja to jestem mała, nic mi nie szkodzi, ale ty, dwumetrowiec, uważaj. O i co, tutaj jest zejście? Tak, to jest wejście do podziemnych korytarzy. To chyba tam korytarzy. Jest ciemno. To tak. Ja się już przygotuję, mam czołówkę. Trzeba też pamiętać, że to miejsce opuszczonego zimowiska jest też wielką lokalną atrakcją turystyczną. I to się da pogodzić, że są nietoperze i jest atrakcja turystyczna? Nie przeszkadzają tak. Sobie nawzajem? I to pogodziliśmy. W pewnych okresach, tak jak teraz, obiekt ten jest niedostępny ze względu na zimowisko tych nietoperzy i spokój, który jest im bardzo teraz potrzebny. Ale w okresie od kwietnia do września ten obiekt jest normalnie udostępniany dla zwiedzających turystów. Czyli w okresie, kiedy nie ma tutaj nietoperzy, kiedy one przynoszą się do innych kolonii rozrodczych. No to mamy niebywałe szczęście, no, bo możemy tam wejść w czasie, kiedy nikt nie może widzieć tych nietoperzy. Korzystając z okazji, że właśnie dzisiaj odbywa się coroczne liczenie, inwentaryzacja tychże nietoperzy. Ahoj, przygodo. Jezu, ja się boję. Ja się podwójnie boję. Po pierwsze, nigdy w życiu nie byłam w bunkrze, a po drugie, nigdy w życiu nie widziałam nietoperza z bliska. Nic się nie bój, Beatka. Grzesiu, będziesz mnie ratował, jakby co? A duchy są? No jak w każdych podziemiach. O matko. Słuchajcie, mam klaustrofobię. Ktoś to ma klaustrofobię? Powinnam się bać. Ja mam klaustrofobię. Ja się już zaczynam bać. Do piramidy... piramidy w Gizie nie weszłam do środka, ale tutaj mnie namówiliście. Rany, tu strasznie. Niesamowicie. Tam. Jezu. O matko. Teraz to już się boję każdej szczelinki. Nie bój się, Beata. Nie damy ci zrobić krzywdy. O matko. Co roku w Strzalinach naukowcy z Uniwersytetu Poznańskiego i Stowarzyszenia Salamandra przeprowadzają inwentaryzację nietoperzy. Dlaczego to jest takie ważne, żeby je policzyć? Liczebność nietoperzy się zmienia. Zmienia się z roku na rok. Chcemy mniej więcej wiedzieć, jak kształtuje się ta liczebność, czy może ona od czegoś zależy w przyrodzie, czy może zależy od człowieka. A to jest sposób, żeby je znaleźć i policzyć. Ale to chyba niedobrze, żeby się obudziły teraz, prawda? Nie jest to dobrze, żeby się obudziły całkowicie, bo zużywają dużą ilość energii. Mhm. Także ta mogłyby ilość nie energii, przetrwać zimy? Tak, na takie jedno całkowite wybudzenie stracą ilość energii, która by im wystarczyła na kilkanaście dni takiego snu zimowego. Tym bardziej, że one nie mogą teraz żadnej energii przyswoić, bo nie mają co jeść, prawda? Hibernacja to coś w rodzaju snu zimowego, w którym temperatura ciała spada prawie do temperatury otoczenia. Chodzi o to, żeby
nie tracić energii za wiele. Czyli dlatego wybierają takie wybierają miejsca. Takie miejsca, gdzie temperatura jest stabilna i gdzie nie będą musiały, prawda, one zmieniać, dostosowywać swojej temperatury ciała do tej zmieniającej się temperatury otoczenia. Aha. Czyli dlatego to jest takie ważne, żeby zimą nikt nie niepokoił nietoperzy, tak? Tak. Dlatego, żeby się nie wybudziły, żeby nie zmieniać tu temperatury otoczenia, żeby nie było hałasu, kurzu, dymów. Żeby się po prostu nic nie zdarzyło z nienocka. Żeby miały święty spokój. Żeby miały święty spokój do marca, do początku kwietnia. W rezerwacie zimuje zwykle około 1000 zwierząt. Dzięki badaniom ustalono, że występuje tu 6 z 25 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce. O, proszę. Kilka metrów dalej. Na zacieku wody zupełnie inny gatunek. Proszę zwrócić uwagę, większy. No zdecydowanie większy. Większe uszy. Nazywa się nocek duży. Tu od razu mają picie, prawda? Tak, od razu mają picie, bo nietoperze co pewien czas budzą się zimą, żeby uzupełnić wodę. No i jeżeli ją mają na futerku skroploną albo zaciek na ścianie, to co za problem, polizać i wodę ma się na miejscu. Dobrze, prawda? I teraz niech pan nam wyjaśni tę zagadkę zwisania głową w dół. Co to za pomysł? Co to za pomysł? Genialny pomysł, proszę pana. Wisieć głową w dół. Bo można zająć miejsce, którego nikt inny nie zajmował. Gdzieś pod stropem, pod sufitem, pod szczytem, na gałęzi, z dala od drapieżników. Jego ścięgna nie są poruszane mięśniami, tylko jak nietoperz zawiesza się, to ciało ciągnie ścięgno i ścięgno sprawia, że palce się zaciskają. Nie ma w tym wysiłku żadnego. Nie ma żadnej straty energetycznej. Także to jest... On nic nie traci energii na to, żeby się zawiesił na drobnych tutaj, prawda, zadrapaniach tej ściany pazurkami i po prostu wisi. Jest jeszcze inny problem. Jak my byśmy się zawiesili, to by nam po prostu krew do głowy uderzyła po kilku minut, nawet wcześniej. Natomiast u nietoperzy jest system zastawek, który reguluje dopływ krwi do głowy i zmniejsza go w odpowiedni sposób, tak żeby nie było wysokiego ciśnienia. Nietoperze spędzają w kolonii zimowej okres między październikiem a marcem. Wiosną, po wybudzeniu się z hibernacji, wylatują z jaskiń i podziemi. Samice ruszają w kierunku kolonii rozrodczych, gdzie na świat przychodzą młode. Samce zwykle samotnie mieszkają gdzieś w pobliżu. W kwietniu pojechałem w Bory Tucholskie do leśniczówki Widno, gdzie na strychu zwierzęta założyły kolonie. Kolonie rozrodcze to miejsca, o które trzeba szczególnie dbać. Samice przywiązują się i co roku do nich wracają. Zmiana temperatury, zapachu, wilgotności może je odstraszyć, co może skutkować porzuceniem kolonii i odbić się na liczebności gatunku. Pamiętali o tym fakcie leśnicy i remontując swoje domy, zrezygnowali z jakichkolwiek substancji, które mogłyby nietoperzom zaszkodzić. Całość remontu przeprowadzili wtedy, gdy zwierzęta wyleciały ze strychu na zimowisko. Jak opowiedziała nam córka pana leśniczego, nietoperze potrafią się pięknie odwdzięczyć. Właśnie z tego względu, że tutaj jest tak dużo nietoperzy, jest bardzo mało owadów wokół naszego domu. Dlatego, że nietoperze żywią się owadami i wszystkimi insektami, które są ciężliwe dla ludzi. Mamy tutaj w tej leśniczówce 4 gatunki nietoperzy. Jeden z nich jest bardzo rzadki, objęty bardzo ścisłą ochroną w Polsce i w Europie. To jest nocek... Łydkowłosy. Łydkowłosy. Nocek po łacinie miotis dasyknema. Żeby chronić tak cenny gatunek nietoperza, musimy wiedzieć, co je i gdzie je, żeby chronić miejsca, gdzie się żywi. W tych badaniach mamy taki plan, że odławiamy zwierzęta wylatujące z kolonii, a później przyklejamy im na plecach między łopatkami maleńki nadajniczek, dzięki któremu później będziemy śledzić tę samicę, która będzie nam latać w różne miejsca i będziemy wiedzieć, w którym miejscu ona się znajduje. Wiesz co, obserwuj, jeżeli z tamtej strony zacznie ich więcej wylatywać, to się przesuniemy. To jest pół godziny po zachodzie słońca. Zachód był 28. Więc 20:28 powinny być. Dzięki zlokalizowaniu miejsc, gdzie żerują samice z kolonii rzadkiego nietoperza, naukowcy wiedzą, które tereny należy objąć ochroną, na przykład jako obszar Natura 2000.
Czasami zdarza się, że zwierzę się bardzo mocno poplącze, bo próbuje się wydostać, gryzie, macha skrzydłami. W związku z tym osoba, która wyjmuje nietoperza z sieci, musi zrobić to bardzo uważnie, bardzo delikatnie, żeby nie zrobić krzywdy zwierzęciu. Najgorsze. Ma oplątane skrzydło. To też jest kwestia właśnie oplątowania. Chcę jej połamać. To jest malutki czy drobny? Zaraz, poczekaj. Aha, teraz dobra. Się skupiam na tym, żeby wyjąć zwierzę. Żeby z dołu ci łapą, a nie ten. A ta nazwa nocek łydkowłosy ma coś wspólnego z jego wyglądem? No to teoretycznie on ma na łydkach więcej owłosienia niż na pozostałych częściach nóg, więc po prostu tak nazwano go kiedyś. Czyżby? Oj, jest chyba... dźwięk, inny jest dźwięk, łydek. Jest łydek, jest! No, brawo, jaka radość. Niżej. Niżej. No ten dźwięk to już jest tak. Łydek. Są łydy! Są łydki! Znaczy, bo akurat... Pierwszy twój niech będzie. Ty. Nie będę ci tej przyjemności otwierał. Ale inny dźwięk tak, wydaje, prawda? Tak, właśnie one inny dźwięk wydają. Jest łydol, typowy łydol. Tak, ale musimy szybko stawiać, żeby złapać więcej. Sieć stawiać! Nietoperzyce po złapaniu zostały także poddane przez panią weterynarz badaniu USG, żeby przekonać się, czy w kolonii w tym sezonie pojawią się młode. Teraz już jest takie ułożenie, że rzeczywiście tutaj widać pojedyncze uderzenia serduszka. Ale to jest jej serce na razie, tak? Tak, to jest jej serduszko. Na tej wysokości jest to jej serduszko. Właśnie pytanie, czy zobaczymy bicie drugiego serca. Jest taka maleńka kropeczka i albo jest to rzeczywiście sam począteczek ciąży. A może to być początek ciąży, bo w tym roku później przyszła wiosna, tak, prawda? Tak, bardzo opóźniony. Jest przynajmniej 2 tygodnie sezon opóźniony. Między innymi właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na USG. Tutaj to. Gdyż... Czyli może to być zarodek, tak? Może. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób nietoperze się rozmnażają, prawda? U nietoperza zwykle zaplemnienie następuje na jesieni, gody są jesienią, natomiast rozwój zarodka następuje dopiero wiosną. Ona przechowuje plemniki specjalnie zaczopowane, żeby nie dochodziło do zapłodnienia. Dopiero na wiosnę, kiedy jest ciepło, dochodzi do zapłodnienia jajeczka. I dlaczego tak się dzieje, jak naukowcy sobie tłumaczą? Samica w czasie hibernacji musi obniżyć bardzo, bardzo mocno temperaturę ciała i po prostu zarodek by nie przeżył takiego stanu, czyli obniżenia do powiedzmy 10 stopni temperatury. Nasza łydka została jeszcze zmierzona i zważona oraz wyposażona w nadajnik telemetryczny, który po upływie kilku miesięcy samoczynnie odpadnie. Gdy nietoperzyca odleciała, ruszyliśmy za nią. Odczytując emitowany przez nadajnik sygnał, dotarliśmy aż nad brzeg odległego o kilkaset metrów jeziora, nad którym żerują nietoperzyce z leśniczówki Widno. Tak, jezioro Laska to jest azymut 270. Wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ścisłą ochroną. Jednak jak przekonaliśmy się z Beatą w sierpniu w Beskidach, ta ochrona może działać w dwie strony. W okolicach Krynicy Górskiej znajduje się wiele przepięknych kościółków i cerkwi, które niestety niszczeją z braku środków finansowych na remonty i ochronę zabytków. Ratunkiem dla wielu z nich okazały się nietoperze. Ze względu na konieczność ochrony ich kolonii rozrodczych odnowiono i uszczelniono dachy i strychy. Tak stało się między innymi w kościółku w Leluchowie, gdzie zadomowiły się podkowce małe. Zobacz, jakim kluczem to się otwiera. To jest cerkiewka z XIX wieku, obecnie kościół rzymskokatolicki. Ale jeszcze sporo śladów jest dawnego obrządku. A czy do nietoperzy łatwo było wam przekonać tutejszego proboszcza? To były nasze początki naszego projektu i wtedy rzeczywiście z pewną nieufnością obie strony do siebie podchodziły. To znaczy przychodzą jacyś przyrodnicy i mówią, że postarają się pomóc w remoncie kościoła. Brzmiało to trochę egzotycznie, ale się udało.
Oprócz tego, że kościół został odnowiony tutaj w środku, to specjalnie dla nietoperzy trzeba było coś zrobić na górze, tam na strychu, w jakiś specjalny sposób przeprowadzić ten robot? Nie, nie jest to zmiana jakaś technologiczna, ale blacha miedziana, którą kładliśmy na tym dachu, wymaga pełnego podbicia i to jest właśnie to idealne rozwiązanie, ponieważ tworzy się taki jakby termos. Ta blacha łatwo się nagrzewa, ta przestrzeń w obrębie strychu się nagrzewa w ciągu dnia, natomiast dzięki tym pełnemu deskowaniu, pełnym deskom nie stygnie w ciągu nocy, trzyma to ciepło przez całą noc. Ale ważny jest chyba termin remontu i środki, jakie się używa do konserwacji drewna, prawda? Przede wszystkim używa się środków ekologicznych takich, które równie dobrze można zastosować do pomalowania boazerii w domu, w którym się mieszka. Remonty tego typu robimy zimą. Zimą, późną jesienią czy wczesną wiosną, wtedy, kiedy nietoperzy nie ma na strychach. No, dzięki temu tu można wejść i nietoperze przylatują niejako na gotowe. No, oprócz tego to, co wspomniałeś, to te środki konserwacji drewna, to jest jedna z przyczyn, z której te populacje nietoperzy w Polsce, nie tylko w Polsce, w ubiegłych latach bardzo ucierpiały. Tak popularnie mówi się o nietoperzach, że nietoperze żyją w ruinach, tak? Że takie opuszczone domostwa, opuszczone zamczyska to są najlepsze miejsca dla nietoperzy. No to nieprawda. Właśnie nietoperze bardzo chętnie siedzą w domach, które są użytkowane. Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie też jest bezpiecznie. Właśnie dzięki temu, że ci ludzie na dole są. Jest może mniejsza presja dla pieszników. Poza tym o te domy wtedy ktoś dba, prawda? Jest ciepło i to są właśnie te dobre miejsca dla nietoperzy. Wejdziesz? Po cichutku, tak. Nie wplączą mi się we włosy, obiecujesz? Nie wplączą się. To jest on wśród nietoperzy, wśród naszych nietoperzy to jest najsprawniejszy lotnik. One potrafią w locie dosłownie cuda robić. Potrafią zamisać w powietrzu, zawracać w jednym miejscu. Ojejku, rzeczywiście tam sporo. A skąd się wziął ten mit o wplątywaniu we włosy? No ja tak mówię, że pewnie mamy straszyły córki, żeby nie wychodziły do chłopaków na wieś wieczorami. Ale fakt, że po wsiach ludzie opowiadają, że wychodzili wieczorami w miskach na głowach. A widzisz ich pyszczki? Aha. To jest taka podkowa, czyli taka nalość skórna, która pozwala podkowcowi ukierunkowywać emitowane przez nozdrza dźwięki, ultradźwięki. One natychmiast zaczęły ruszać uszami. Mhm. Kiedy tylko nas wyczuły. Bo one nas oglądają za pomocą właśnie ultradźwięków i to jest po prostu tak jak nasze widzenie. Nietoperze są w stanie za pomocą echolokacji postrzegać fakturę przedmiotów, dostrzegać dokładnie, jak ten owad, jak ten przedmiot jest zbudowany. Są w stanie odróżnić wylinkę owada od żywego owada, dostrzegać ruchy oddechowe. Może nie widzą kolorów, ale widzą głębie. Dźwięki echolokacyjne nietoperzy są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Dlatego Rafał zabrał ze sobą specjalny detektor, który umożliwia ich wychwycenie. Podkowiec mały nadaje na bardzo wysokiej częstotliwości w porównaniu z innymi nietoperzami naszymi krajowymi. To jest, zobacz, 108-107 kHz. Pochukiwania troszkę takie piski, tak? Niesamowite. Wydawało mi się, że są zupełnie ciche. Niesamowite. Popatrzcie, jeszcze samica wisi tam z młodym. Rzeczywiście. Pod brzuchem, prawda? Młody wisi głową do góry, samica normalnie po nietoperzowemu. To zwierzę już jest malutkie, jest jej wielkości praktycznie. Ona może z nim nawet przemieszczać się i latać. Widać też, że młode ma szare futerko, a dorosły właśnie taki brązowy. Dlaczego podkowiec mały od pewnego czasu zaczął znikać w tak zastraszającym tempie? To znaczy w latach 50., 60. to były środki ochrony upraw, prawda? Stosowano bardzo powszechnie DDT i różne takie tego typu insektycydy, no a nietoperze żywią się owadami, więc wtedy, w tych czasach, no, populacja nietoperzy no, bardzo ucierpiały. Jak zaczynaliśmy nasz projekt w 96 roku, to cała populacja podkowca była szacowana w Polsce na 100 osobników. W tej chwili mamy ich szacunkowo 8 tysięcy. Patrzcie. Dla nietoperzy bardzo ważne są warunki, nie tylko te, które panują
wewnątrz, samym schronisku, ale także otoczenie budynku, prawda? Ale to jest zwierzę, które jest związane z zamkniętym środowiskiem. Ono lata wśród gałęzi, przy drzewach, przy skałach i musi pozostawać w ciągłym kontakcie z tymi skałami, z tym otoczeniem, zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów od nich. Inaczej on się gubi. Na otwartej przestrzeni po prostu ten nietoperz nie widzi. Jeśli wytniemy drzewa wokół takiego schronienia, to ten nietoperz po prostu zginie, tak? Ta kolonia przestanie istnieć. I może nie tylko dlatego, że one nie się pogubią, ale przede wszystkim dlatego, że podkowiec, wylatując na otwartą przestrzeń, zlatuje tuż nad powierzchnię ziemi. Czyli pokonuje otwartą przestrzeń na wysokości 20-30 cm nad ziemią, a w takim miejscu szczekają koty i kuny. I to jest właśnie jeden z elementów naszego projektu, programu, który polega między innymi na odtwarzaniu tych ciągów roślinności, które prowadzą od kolonii do miejsca żerowania. No to jest właśnie... O. Właśnie poleciał. Poleciał, pięknie. Równie istotne jest pozostawianie otwartych małych okienek i innych wlotów na strychach i dzwonnicach. Zablokowanie ich, na przykład siatką, by uniemożliwić wlatywanie gołębi, może przyczynić się do zagłady całej kolonii. Jednak można sobie łatwo wyobrazić, że funkcjonowanie takiej kolonii rozrodczej na strychu kościoła niesie ze sobą także te mało sympatyczne konsekwencje. By ludzie nie tracili serca do nietoperzy, Rafał co roku organizuje ekipę sprzątającą. Porządki zaczynają się jesienią, gdy kolonie pustoszeją. To jest czas, kiedy możemy zrobić sprzątanie. A tu jest nocek duży, największa w Polsce kolonia nocka dużego. Czyli ile ich tam mieszka? 2000 samic. A 2000 samic to naprawdę sporo odchodów. I taka liczba tego guana, która się gromadzi co roku na tym strychu, no wymaga interwencji. Bez tego to ludzie tutaj by nietoperzy na pewno nie pokochali. No to do roboty. Ja sama wyglądam jak nietoperz, a pewnie w tym kombinezonie to jak Batman będę wyglądać. Gdyby nietoperze wyglądały tak jak ty, to wszyscy by je kochali. A? Jeśli chcecie pomóc, to możecie się przy tym wybrudzić. No, trzeba się poświęcić. Okazuje się, że nietoperzowe guano jest fantastycznym nawozem i okoliczni mieszkańcy wykorzystują je do urzeźniania ziemi w swoich ogródkach. Tam jeszcze zostało trochę nietoperzy, które nie poleciały na zimowisko. A jak to się stało, że one nie odleciały? Powinno odlecieć już później. Nie wszystkie wylatują. Niektóre przylatują na zimowiska do podziemi, a przeważnie kilkanaście zostaje i nawet próbuje tutaj zimować. Uwaga na węża. To węże tutaj są, czy nietoperze? Ciągamy węża na górę. A wy załóżcie maseczki przed wejściem na górę, bo tam trochę pyłu jest. Za szybko ten wąż mnie ciągnie. Ale Beata jest dzielna, Rafał, co? Słuchaj, ja się bardzo szybko uczę. Tak ja dzielna. Myślę, że może zostać z nami. Naprawdę? Weźmiecie mnie? Ja bardzo ładnie sprzątam. Może nie perfekcyjnie, ale... To jeszcze sprawdzimy. Uwaga na głowę. Oj, oj, oj. Czyli to jest, można powiedzieć, ten główny wychodek nietoperzy. Chciałaś mieć co sprzątać? Tomasz. Grzesiu, uważaj, nie wdepnij w kupę. O, Jezus. Możecie się wykazać. Jeny! O nie! Zapach też nie powiem. O nie! Oczywiście tego tu dużo. Oj. No to niestety ja już, nie uniknę, muszę wdepnąć. To ja już rozumiem. Mówiłeś, że świetnie sprzątasz. Ja już rozumiem. Na szczęście, co? Po co jest potrzebny odkurzacz przemysłowy. Już nie mam żadnych wątpliwości. O nie! Wow! Nie ma jak kobieca ręka. Co będę wstrząsał? Dobra, ty strząsaj. Masz łopatę, Beata? Kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boi. No, Irena Kwiatkowska robiła wszystko, ale coś takiego nie robiła Beata. Widzisz? A co tutaj zostało zrobione, żeby nietoperzom żyło się lepiej?
Znaczy cała ta platforma, cała konstrukcja, po której chodzimy, to jest właśnie zrobiona specjalnie po to, żeby no, nietoperze nie były uciążliwe. Prawda? To, co jeszcze zamierzamy tutaj zrobić, a co jest bardzo potrzebne, zresztą widzieliście, jak ten dach przecieka, zamierzamy wymienić całe pokrycie tego dachu. On jest z blachy. On jest z blachy, tutaj będzie położony łupek. Tak wymaga konserwator zabytków. I bardziej przyjazny nietoperzom? To znaczy nie, warunki mam nadzieję, że się nie zmienią specjalnie, jeśli chodzi o mikroklimat. Natomiast dzięki temu mam nadzieję, że też nietoperze będą jeszcze lepiej postrzegane tutaj w okolicy. A poza tym każdy proboszcz powinien się modlić, żeby zadomowiły się u niego nietoperze, prawda? Bo dzięki temu można odnowić kościół. Pewnie, niektórym się nawet udaje tak wymodlić, a parafian ale musi przekonać. Często mamy właśnie telefony, jak to zrobić, żeby nietoperze zamieszkały. No dobra, ciągną znowu. Włączyli, jedziemy dalej. Koniec przerwy. Koniec tego dobrego, do roboty. To była przerwa na pogawędkę w takich miłych okolicznościach przyrody. Prawda? Jestem zachwycona tym, że mogłam zobaczyć coś, czego nie miałabym okazji zobaczyć, gdyby nie podróże z nietoperzami. Ja jestem typowym miejskim zwierzęciem. Lubię swoją dżunglę, ale myślę, że warto też czasem wyjechać w takie miejsca, żeby zobaczyć z bliska i wręcz dotknąć natury. Dotknąć przez rękawiczki oczywiście, bo natury nie wolno aż tak w nią ingerować, ale też zobaczyć, w jakich warunkach, w jakim środowisku żyją nasi bracia mniejsi.